Cora była niesamowitą artystką, której twórczość na zawsze zmieniła oblicze polskiej muzyki. Jej śmierć była gigantycznym ciosem nie tylko dla najbliższych, ale również dla milionów fanów w Polsce i na całym świecie. Jej partner Kamil Sipowicz ma już jednak dość. Po śmierci ukochanej ma myśli samobójcze. Cora swoją twórczością w niezwykły sposób wpływała na polskie gusta muzyczne oraz całą branżę. Zarówno we współpracy z Manamem, jak i karierą solową na nowo zdefiniowała postrzeganie muzyki rockowej, przez co miliony uważają ją za artystkę przełomową, która wyprzedzała swoich konkurentów o całe lata. Jej śmierć w lipcu 2018 roku była potwornym ciosem zarówno dla bliskich i fanów, jak i całej branży muzycznej. Jej pamięć czcili najwięksi polscy i zagraniczni artyści, prawdziwy dramat jednak rozgrywa się do tej pory. Jej partner Kamil Sipowicz w niezwykle szczerym wywiadzie zdradził, że ma już dość i odkąd Cora zmarła, ma myśli samobójcze. Cora była niesamowitą artystką, po której śmierci płacze cały kraj. Fani bardzo długo nie byli świadomi tego, że ich idolka zmaga się z poważną chorobą nowotworową. Nie chciała ujawniać światu, jaki dramat przeżywa, dlatego też informacja o postępującym raku dla wielu była tragicznym szokiem. Choć Cora do ostatniej chwili zmagała się z chorobą, ostatecznie przegrała tę walkę. Zmarła o godzinie 5:27 rano. Wszystkie psy były w salonie, nawet Pipi, która pojawia się raz do roku. Najchętniej zrobiłbym wielki stos i spalił Korę po tybetańsku, ale mnie powstrzymano, opowiada z rozpaczą Sipowicz. W najnowszym wywiadzie jej ukochany ujawnił, że do trumny ubierała ją Kasia Majmone, słynna kostiumolog. Nałożyła jej ukochane okulary, suknię. Cora wyglądała pięknie. Włączyłem na chybił trafił z telefonu tybetańską muzykę. Postawiliśmy świece wzdłuż całej drogi do bramy. Część prochów rozsypaliśmy. Są w Nowym Jorku, na Roztoczu, w Warszawie, na Warmii i w Atlantyku, opowiada. Dalej zdecydował się na jeszcze bardziej osobiste wyznanie, którego treść przeraża. Wstrząsające wyznanie Kamila Sipowicza. Okazuje się, że Kamil Sipowicz przez lata wspierający piosenkarkę w walce z chorobą, wciąż nie może pogodzić się ze stratą. Choć Cora odeszła już kilka miesięcy temu, on wciąż myśli o samobójstwie. Stany euforii okupuje potwornymi dołami. Na granicy samobójstwa, ale wiem, że ona tego nie chce, zdradził w rozmowie z Newsweekiem.
Ogłosił także, iż przed śmiercią artystka stworzyła dwa zapisy, które są niezwykle intymnym rodzajem spowiedzi, jednak wciąż nie jest w stanie ich odsłuchać.